Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem na temat podkładu, który moim zdaniem jest totalnym wow, jeżeli chodzi o podkłady drogeryjne. A mowa tutaj o cudeniku pod tytułem Ideal Cover Full HD od Eveline. Jeżeli jesteście ciekawe tego, co ja sądzę na temat tego podkładu oraz jeżeli jesteście zainteresowane tym, aby zobaczyć, jak on się sprawdza w akcji, w fajnych zbliżeniach, to koniecznie zostańcie ze mną dalej i się na pewno nie zawiedziecie. Nawet nie wiecie, ile czasu zajmuje przygotowanie się do nagrywania takiego filmu. Najpierw wspomnę może o tym, jak wygląda buteleczka. Buteleczka jest szklana, jest dość solidna. Ma taką plastikową nakrętkę, na której możemy znaleźć bardzo istotne rzeczy, które myślę mogą zainteresować wiele z Was. Mianowicie to, jaki ten podkład ma efekt, czyli na przykład czy jest matowy, półmatowy, czy rozświetlający. Oprócz tego możemy znaleźć informacje o tym, jak jest trwały wedle producenta 12, 16 czy może 25 godzin, jakie ma krycie, słabe, średnie czy może mocne, no i jaką ma konsystencję, płynną, średnią czy może kompaktową. Mamy też informacje o tym, że jest nieperfumowany, jest beztłuszczowy i nie posiada żadnych parabenów. No i też mamy informacje na przodzie tego podkładu o tym, jaki ma kolor. Ja mam akurat kolor 204 Nude. Jest to kolor, który jest prawie dla mnie idealny. Mógłby być odrobinkę bardziej żółty, ale tak czy siak nie wpada w różowe tony, co jest na ogromny plus. Kolejna kwestia, którą na pewno każda z Was będzie chciała wiedzieć, to to, jak się te kropeczki, o których przed chwileczką mówiłam, dotyczące informacji od producenta o kryciu, efekcie, bla bla bla, jak się mają do rzeczywistości. Otóż, jeżeli chodzi o efekt, to zdecydowanie jest to półmat, ponieważ nie osiągamy takiego totalnego matu, co jest właśnie ogromnym plusem. No i też nie osiągamy zarazem rozświetlenia, co również w mojej opinii jest ogromnym plusem, ponieważ na co dzień taki półmat jest idealny. Jeżeli chodzi o krycie, informacja od producenta jest o tym, że jest to krycie mocne. Ja jednak zaryzykowałabym tutaj podważenie opinii producenta i obietnicy producenta i poszłabym jednak w stronę średniego do mocnego, ale to już tylko i wyłącznie wtedy, kiedy troszeczkę jednak go nawalimy na twarz, co nigdy nie jest dobre. Także zdecydowanie bardziej bym powiedziała, że jest to krycie średnie. I jeżeli chodzi o konsystencję, jest to konsystencja średnia i też tak bym ją określiła, ponieważ jak możecie widzieć, podkład ten zdecydowanie nie spływa po dłoni, jest dość zbity, ale też w swojej konsystencji jest dość lekki, więc przypuszczam, że gdybym dłużej tą rękę miała w takiej pozycji, to zdecydowanie na pewno by spłynął. Jeżeli chodzi o obietnicę producenta, to ma on być długotrwały, matująco kryjący i ma się utrzymywać nam przez 16 godzin. Oprócz tego ma mieć satynową konsystencję i mamy dzięki temu osiągnąć pełne krycie bez efektu maski. Więc za chwileczkę sobie sprawdzimy, jak się tutaj te obietnice producenta mają do rzeczywistości. Ja postanowiłam, że nałożę sobie ten podkład najpierw na jedną część twarzy, tak abyście mogły właśnie sama ocenić to, jak wygląda te krycie, ponieważ właśnie moim zdaniem tutaj te krycie zdecydowanie nie jest mocne i też istotnym faktem jest to, że moja twarz nie wymaga podkładów kryjących, bo nie mam jakichś wielkich niedoskonałości. Zdecydowanie u mnie jest to bardziej kwestia wyrównania kolorytu i pokrycia jakichś tam drobnych niedoskonałości, które naprawdę są minimalne. Więc ja postanowiłam, że nałożę ten podkład na jedną część twarzy i oczywiście jak zawsze w tego typu sytuacjach jest taki troszeczkę fail, ponieważ odruchowo nakładam też na drugą część twarzy, ale za chwileczkę sobie to skoryguję, także spoko. No i nakładam takimi ruchami jak zawsze, czyli takimi powiedzmy sobie większymi kropkami, nazwijmy to kropką. No i później kolejno przechodzę do tego, żeby sobie wstemplować ten podkład Beauty Blenderem, który jest zwilżony. No i oczywiście tradycyjnie poświęcam temu troszeczkę czasu, tak aby osiągnąć dość naturalne wykończenie. I to, co chcę Wam powiedzieć, to to, że właśnie tutaj podkład ten daje niesamowicie naturalne wykończenie. Jeżeli nie chcecie mieć więcej niż jednej pompki, ponieważ Wasza cera tego nie wymaga, to zdecydowanie podkład ten się na tyle stopi z Waszą cerą, na tyle będzie się fajnie wtapiał w cerę i z nią współpracował, że w ogóle nie będzie ani wyczuwalny na twarzy, ani tym bardziej zauważalny. I to jest pierwszy plus, który ja obserwuję w takim właśnie teście na żywo. Jeżeli chodzi o fakt tego, jak się prezentuje porównanie jednej części twarzy z podkładem, drugiej części bez podkładu, to zdecydowanie, jak możecie widzieć, u mnie jest to kwestia naprawdę tylko wyrównania kolorytu i dostosowania troszeczkę wyglądu twarzy do reszty ciała. A jeżeli chodzi o samo takie porównanie w kryciu, no to jak widzicie, nie jest coś takiego radykalnego, coś co jakoś mega wyrzucało się w oczy. Zdecydowanie poszłabym jednak w
opinię, że jest to takie średnie, bardzo delikatne krycie przy jednej pompce, które nie daje totalnie żadnego efektu przykrycia większych niedoskonałości, których swoją drogą ja nie mam. Ale dla tych z Was, które są zainteresowane właśnie, żeby zobaczyć, jak można zbudować krycie, postanowiłam nałożyć drugą warstwę i sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, ponieważ zwykle ja tak nie robię, więc nawet nie wiem, jak wyglądają dwie warstwy na mojej twarzy. Przy nałożeniu kolejnej warstwy również wyciskam jedną pompkę na dłoń i takimi samymi ruchami kropkowo maziającymi nakładam sobie tą drugą pompkę na twarz, również przy użyciu gąbki Beauty Blender. I co Wam chcę powiedzieć, to to, że podkład ten też nie daje totalnie żadnych efektów mazów albo jakiegoś takiego ciasteczka na twarzy, totalnie nie. No i też zaryzykowałabym tutaj stwierdzenie, że podkład ten troszeczkę zastyga, może nie jest to takie zastyganie jak w przypadku Bielendy, ale też ma to ogromny plus, ponieważ dzięki temu w ogóle nie ma efektu podkreślenia żadnych suchych skórek, żadnych suchych elementów na Waszej twarzy i nawet zaryzykowałabym kolejne stwierdzenie, że troszeczkę niesie on takiego nawilżenia. No i to, co osiągamy, to jest zdecydowanie półmat. Jak możecie widzieć, troszeczkę się błyszczę, ponieważ nie jestem jeszcze wykończona. Ale za chwileczkę, kiedy wykończę makijaż twarzy, to będziecie mogły widzieć, że jest to półmat, a nie jest to taki totalny mat, który sprawia efekt maski. Więc tak to się prezentuje, moim zdaniem wygląda to dość fajnie. Ja za chwileczkę wykończę sobie makijaż twarzy i za chwileczkę do Was wrócę. Jak możecie widzieć, wygląda to całkiem dobrze. Moim zdaniem prezentuje się to wręcz doskonale, jak na to, że jest to podkład z drogerii, że jest to podkład w niewielkiej cenie, ponieważ możemy go kupić za 25 zł. No i jak na to, że zdecydowanie tutaj no, nigdy się nie spodziewamy raczej tego, że coś też może być długotrwałe, a tu Was zaskoczę, ponieważ w mojej opinii, w moim doświadczeniu tego, na ile już używałam tego podkładu, ponieważ zużyłam jedną całą butelkę, teraz kupiłam kolejne opakowanie, mogę Wam śmiało powiedzieć, że zdecydowanie podkład ten jest trwały, ponieważ mi wytrzymuje spokojnie 10 godzin i nic się nie dzieje, nic się nie przemieszcza. A jak wiecie, lub też nie, ja tutaj mam tendencję do zbierania się podkładów w okolicy nosa i do tego, żeby ten podkład się tam ścierał, a ten tego nie robi, więc tutaj jest to ogromny plus i dlatego ja okrzyknęłam to kolejnym takim swoim odkryciem, hitem. No i zdecydowanie mogę Wam go polecić, ponieważ jak wiecie, mi też zależy na tym, żeby polecać Wam produkty, które są przystępne cenowo, a nie tylko takie, które mi się po prostu sprawdzają, a i tak na przykład nie będą w zasięgu Waszej ręki. Więc to było na tyle, jeżeli chodzi o mój test, o moją recenzję, o moje opinie. Koniecznie zostawcie kciuka do góry, jeżeli lubicie tego typu filmiki, a my widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was i chwała moc pozytywnej energii, jak zawsze. Trzymajcie się ciepło, pa! Swoją drogą mam nadzieję, że film ten okazał się być jednak krótki, tak jak staram się to ostatnio realizować.